niedbalstwo, brak kompetencji, nieprzemyślane działania, a wreszcie całkowity zanik zdrowego rozsądku nie jeden raz były przyczyną groźnych katastrof. Przykład tej, która wydarzyła się upalnym latem 1948 roku na jeziorze Gardno, jest wyjątkowo tragiczny. Ofiarami w większości były dzieci czekające na pierwsze spotkanie z polskim morzem. Niestety zaufały dorosłym, którzy poprowadzili je na śmierć. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Północny kraniec województwa pomorskiego to nie tylko Bałtyk i piaszczyste plaże. Pomiędzy Ustką a Łebą na terenie Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się przybrzeżne jezioro Gardno, które osiąga nawet 7 km szerokości. Choć maksymalna głębokość zbiornika wynosi zaledwie 2,6 metra, nie należy on do najbezpieczniejszych, głównie ze względu na bardzo muliste dno i wysokie fale. Malowniczy, mierzejowy akwen od zawsze był jednak źródłem utrzymania rybaków. Tam, gdzie to możliwe, czyli na południowym brzegu, założono wsie, w tym najbardziej rozległą, Gardnę Wielką. Miejscowość o kilkusetletniej historii jest i była ceniona przez turystów za wyjątkowo atrakcyjną lokalizację, liczne walory rekreacyjne oraz zabytkowy neogotycki kościół. W 1948 roku jeziorem Gardno opiekował się 41-letni Wacław T., pracownik Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Koszalinie. Mężczyzna był odpowiedzialny m.in. za dysponowanie szeregiem łodzi rybackich. Trudne powojenne czasy z pewnością wpłynęły na nie najlepszy stan taboru. Brakowało też jednostki ratunkowej, która na tak dużym zbiorniku powinna być zawsze w gotowości. Kiedy zatem pewnego dnia z dna akwenu wydobyto motorówkę, administrator obejrzał ją uważnie. Wrak zaopatrzony w kabinę z ławkami miał nieco ponad 6 metrów długości, 2 metry szerokości i 80 cm głębokości. Po remoncie oraz wymianie silnika mógł się jeszcze przydać. Mężczyzna pomyślał więc, że Gardno w końcu otrzyma łódź ratunkową i poprosił ślusarza Józefa M. o naprawę znaleziska. Ten z kolei zaangażował do pomocy 38-letniego Wacława R., niesłusznie określanego w dawnych gazetach rybakiem. Obaj koledzy byli przesiedleńcami i mieszkali we wsi od niedawna. Wacław kartę rybacką co prawda miał, ale twierdził, że wypłynął na jezioro zaledwie 10 razy. Przekonywał, że wyrobił dokument po to, żeby nabrać wprawy przy dwóch doświadczonych Niemcach, którzy nie mogli takiego uprawnienia uzyskać. Jak później dowodził biegły z Morskiego Urzędu Rybackiego w Darłowie, aby zdobyć upragniony papier, trzeba było uiścić 30 zł opłaty i wyrazić chęć łowienia ryb. Wacław nie musiał więc wykazywać żadnych kompetencji. Otrzymanie karty rybackiej nie było jednak równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie motorówki. Mężczyźni rozpoczęli remont zniszczonej jednostki w czerwcu 1948 roku. Prace ciągle się przeciągały, a zniecierpliwiony administrator co jakiś czas sprawdzał postępy i prosił Józefa, żeby go powiadomić, jak tylko upora się z zadaniem. Niestety efektem naprawy nie miała być motorówka z prawdziwego zdarzenia, lecz jej amatorska wersja. Zamiast profesjonalnego silnika do łodzi zamontowano po prostu silnik samochodowy nieistniejącej dziś niemieckiej marki DKW. Jedynie chłodnicę zamienili na pompę wodną poruszaną przez dwa gumowe paski. W pierwszej połowie lipca kuter wreszcie był na ukończeniu.
Równocześnie do Gardny Wielkiej zawitały dwie drużyny harcerek. Jedna z Lublina, a druga z Łodzi. Nastoletnie dziewczynki z 15 łódzkiej drużyny harcerek imienia Zośki uczęszczały do szkoły podstawowej nr 161. Dla odróżnienia od licealnej drużyny dużej piętnastki, która działała w tym samym budynku, nazywano ją małą piętnastką. Wakacje zorganizowała 37-letnia polonistka Eugenia L., która przy okazji zabrała ze sobą dwie bratanice, 8-letnią Elę i 10-letnią Teresę. Ze swoją córką harcerką wyjechała natomiast druga z opiekunek, Stanisława H. Na podróż zdecydowała się też dorosła, 21-letnia harcerka Teresa, która miała pomagać obu kobietom. Ostatecznie na polanie w Gardnie Wielkiej obozowało 36 łodzianek w wieku od 12 do 15 lat, ich opiekunki i dwie kilkuletnie dziewczynki. Pobyt na Pomorzu był dla nich spełnieniem marzeń. Większość harcerek nigdy wcześniej nie widziała Bałtyku. Niestety oprócz dwóch wyjątków żadna nie potrafiła też pływać. Eugenia, czyli organizatorka letniska w Gardnie Wielkiej, chciała zapewnić dziewczynkom jak najwięcej atrakcji. Wszystkie przecież przeżyły niedawno zakończoną wojnę. Szczególnie ucierpiała ciemnowłosa Halinka, która jako Żydówka przez kilka lat musiała ukrywać się przed hitlerowcami. Straumatyzowanym dzieciom należał się solidny wypoczynek na łonie natury bez strachu i poczucia zagrożenia. Nauczycielka planowała więc rozmaite wycieczki, w tym rejs na drugi koniec jeziora do nadmorskiej miejscowości Rowy. Kilka dni przed tragedią razem z opiekunką Stanisławą wybrała się do administratora Gardna z pytaniem o łódź, która mogłaby przewieźć dziewczynki do kurortu. Mężczyzna odpowiedział, że w tym momencie jedyna duża motorówka nadal jest w remoncie, ale podał kobietom adres Wacława R., żeby mogły dopytać o szczegóły. Kiedy opiekunki harcerek dotarły do wskazanego domu, dowiedziały się, że ich podopieczne mogą odbyć podróż w cenie 50 zł od osoby w niedzielę 18 lipca. Odnawiany kuter nie był jednak w stanie zmieścić wszystkich chętnych, dlatego Stanisława zaproponowała Eugenii, żeby podzielić harcerki na dwie grupy. Ta jednak odparła, że woli mieć całą drużynę razem. Wacław wymyślił zatem, że do łodzi z napędem za pomocą łańcucha przywiąże płaskodenną rybacką łajbę o wymiarach 7 metrów długości na 125 cm szerokości. Dzięki temu opiekunka mogłaby mieć każdą z nastolatek na oku. Wyprawa miała się rozpocząć o 10:00 tuż po mszy w lokalnym kościele parafialnym. Wieczorem w przeddzień eskapady mała piętnastka zorganizowała w swoim obozie wydarzenie, na które zaprosiła wszystkich okolicznych mieszkańców. Jak na ironię losu, dziewczynki wystawiły przedstawienie teatralne o Wandzie, co nie chciała Niemca i utopiła się w Wiśle. Rozpaliły też duże ognisko, przy którym śpiewały, tańczyły i beztrosko spędzały czas. To właśnie wtedy dowiedziały się od kierowniczki, że już nazajutrz wybiorą się w rejs i zobaczą morze. Niezwykle podekscytowane, ale też zmęczone, położyły się spać. Podobno grupa harcerek pokazała się przy jeziorze już o 7:00 rano, oczekując na pełną wrażeń wycieczkę. Dwie godziny później cała drużyna udała się do kościoła. Kiedy zaraz po niedzielnej mszy mała piętnastka chciała wypłynąć, okazało się, że motorówka nadal nie jest gotowa. Na zakończenie prac remontowych czekał też administrator Wacław T. Razem z inspektorem rybołówstwa pojawił się tego dnia na brzegu, chcąc wypróbować i komisyjnie przyjąć do użytku łódź. Czas mijał, jednak mechanicy wciąż nie dawali znać, czy udało się uporać z zadaniem. Wreszcie zarządca jeziora powiedział do zgromadzonych, że dalsze oczekiwanie nie ma sensu, bo kuter zapewne jeszcze długo nie będzie sprawny. I w samo południe poszedł do swojego biura zająć się zaplanowaną inspekcją.
Nie przypuszczał, że Józef z Wacławem bez jego wiedzy i zgody tak czy siak wpuszczą pasażerki na pokład. Niestety dwaj koledzy ewidentnie chcieli zarobić. Skończyli przygotowywać motorówkę około 16, a więc stosunkowo późno jak na tak długą wycieczkę. Pogoda jednak wciąż była piękna i sprzyjała podziwianiu widoków. Opiekunka lubelskiej drużyny harcerskiej również zastanawiała się nad rejsem. Wcześniej dokładnie obejrzała obie łajby. Wieloletnie doświadczenie podpowiadało jej, żeby zrezygnować. Stwierdziła wręcz głośno, że takimi łodziami absolutnie nie można wyruszyć w drogę. Przed wyprawą przestrzegali też niemieccy rybacy. Mężczyźni zwracali Wacławowi R. uwagę, że łodzie będą zbytnio obciążone, ale ich ostrzeżenia niczego nie zmieniły. Kuter wkrótce zaroił się od ludzi. Ponieważ unosił się na wodzie w pewnym oddaleniu od brzegu, kolejne harcerki były dowożone rybacką łajbą. Wszystkie miały na sobie tylko długie mundurki, zapinane na guziki. Nikt wówczas nie myślał o kapokach lub innych sprzętach ratunkowych. Oprócz dziewczynek wśród wycieczkowiczów znalazła się też 19-letnia Halina, żona Józefa. Towarzyszyła jej partnerka Wacława R., czyli 42-letnia kucharka obozowa Rosalia. Ostatnia grupa nie przeskoczyła już do większej łodzi, ale pozostała na miejscu. To, że wąska rybacka konstrukcja była głęboko zanurzona i niebezpiecznie chybotała się na boki, nikomu nie przeszkadzało. Jak się później okazało, łajba była przystosowana do transportu maksymalnie 7 osób. Pamiętnego dnia w Gardnie utrzymywała 14. Motorówka również była dwukrotnie przeciążona. Zamiast 15 znalazło się na niej 31 pasażerów, a wśród nich Wacław z Józefem, którzy rozlokowali turystki bez jakiejkolwiek refleksji. Dwie bratanice kierowniczki razem z 8 innymi dziewczynkami weszły do kabiny otwieranej na prawą burtę. W świetle przepisów w pomieszczeniu mogły przebywać tylko 4 osoby, ale mężczyźni nie mieli pojęcia o żadnych obowiązujących zasadach. Niestety nie tylko oni wykazali się brakiem zdrowego rozsądku. 9 harcerek wraz z opiekunką Stanisławą zasiadło na dachu kabiny, oczywiście za przyzwoleniem przewoźników. 11 pozostałych osób stanęło na rufie. Zgodnie z umową, mała łódź rybacka z 14 pasażerami została połączona motorówką za pomocą 2-metrowego łańcucha. W takich okolicznościach rozpoczął się długo wyczekiwany rejs. Dla większości dzieci zarazem pierwszy, jak i ostatni. Dwie niezwykle przeciążone łodzie o zaburzonej stateczności wyraźnie kołysały się na wodach jeziora. Po latach jedna z ocalałych dziewcząt gorzko podsumowała, że wszystko pchało się w nieszczęście. Nieunikniona tragedia rozegrała się już 1,5 kilometra od brzegu. Silnik motorówki stanął, a kolejne próby jego uruchomienia nie przyniosły żadnych efektów. Jak później dowiodły ekspertyzy, mechanizm przestał działać przez wodę przenikającą w 2 miejscach, przy chłodnicy i dławicy. Coraz bardziej zalany pokład bezskutecznie osuszano czerpakiem. Na kutrze wybuchła panika. Rozpoczęły się rozpaczliwe manewry drągami w celu zawrócenia łodzi, a dziewczynki, które znalazły się w kabinie, w popłochu wybiegły na zewnątrz. Niestety drzwi pomieszczenia znajdowały się przy prawej burcie, więc dodatkowy nacisk na jedną ze stron spowodował przechylenie się statku. Wtedy właśnie kierowniczka Eugenia kazała dziewczynkom balansować motorówką. Niedoświadczona polonistka myślała, że w ten sposób ustabilizuje poziom pokładu. Niestety stało się dokładnie odwrotnie. Fala wdarła się przez burtę rozkołysanej łodzi. Józef, widząc, że kuter zatonie, zaczął przerzucać harcerki do wąskiej łajby. Dwukrotnie przeładowana łódka nie była jednak w stanie utrzymać kolejnego ciężaru i zanurzała się coraz głębiej.
Ostatnia z przenoszonych dziewczynek znalazła się już nie na pokładzie, ale w jeziorze. Kiedy łódź rybacka poszła na dno, szarpnęła rozkołysaną motorówkę i przewróciła ją do góry dnem. Wszyscy runęli prosto w ton jeziora, a wiele osób zostało nakrytych kadłubem kutra. Rozpoczęła się desperacka walka o życie. Eugenia zanurkowała do kabiny, próbując wyciągnąć uwięzione bratanice. Cudem uratowana Hania tak wspominała koszmar na jeziorze Gardno. Na początku czułam wiele rąk, które wpychały moją głowę pod wodę. Gdy wypływałam, słyszałam straszny zbiorowy krzyk. Dużo później, gdy udało mi się wychylić głowę na powierzchnię, nie słyszałam już nic. Panowała cisza i widziałam nieruchome ciała na wodzie. Łatwo się domyślić, jakie myśli chodziły mi po głowie. Do tej pory pamiętam, jak nogi grzęzły mi w śliskim mule na dnie jeziora. Pamiętam straszny łomot serca i straszny ból rozrywający klatkę piersiową. Harcerka Basia zapamiętała te sceny podobnie. W udzielonym wywiadzie mówiła: kto mógł, próbował dostać ręką burty wywróconej łodzi. Mnie się udało. Trzymałam się kurczowo i patrzyłam na to, co dzieje się wokół. Krzyki, wołanie o pomoc. Nie potrafię tego opisać. Zaczęłyśmy się wspólnie modlić. 15-letnia Zosia, która jako jedyna należała do juniorskiej sekcji pływackiej, w momencie przechylenia się burty siedziała na dachu kabiny. Wylądowała twarzą do wody, ale zdołała wypłynąć na powierzchnię i dotrzeć do wywróconej łodzi. Dekady później opowiadała: widziałam, jak inne dzieci męczą się w wodzie. Walczą jak koty, idą pod wodę i ostatkiem sił wynurzają się i znowu pod wodę. Straszne to były sceny. Po prostu makabra. Kiedy Zosia zdołała złapać się motorówki, zobaczyła na niej Wacława. Dziewczynka zapytała go, czy łódź wytrzyma. Mężczyzna odpowiedział, że kuter niedługo zatonie. Dlatego harcerka postanowiła popłynąć do brzegu. Jej relacja o dalszych wydarzeniach jest kompletnie wstrząsająca. Gdy zdołałam odpłynąć już kawałek, nastąpiły chyba najgorsze dla mnie chwile. Dziewczynki zaczęły odmawiać pod twoją obronę, potem zaczęły śpiewać serdeczna matko i jeszcze krzyk: mamo, ratuj! Straszne, makabryczne, tak przejmujące. Przeżyłam to okropnie. Tam się dzieje coś strasznego, a ja jestem bezradna. Przerażające odgłosy w końcu dotarły do uszu rybaka Witolda, który stał na brzegu razem z kolegami. Mężczyźni nie wahali się ani chwili. Wskoczyli do pierwszej lepszej łodzi i ruszyli z pomocą. To właśnie oni spotkali podążającą w ich kierunku Zosię. Nie zawrócili na ląd, ale razem z dziewczynką powiosłowali na miejsce wypadku. W ślad za nimi udało się 6 innych łodzi z wieloma polskimi i niemieckimi rybakami. Na początku Zosia zobaczyła koleżankę Krysię, która dryfowała na powierzchni jeziora twarzą do dołu. Kiedy mężczyźni wciągnęli ją na pokład, ocalała harcerka próbowała cucić dziewczynkę. Niestety było już za późno. Witold i jego towarzysze wyłowili jeszcze 2 inne osoby, po czym zawrócili, żeby odstawić je na ląd. Okoliczni mieszkańcy kursowali na miejsce katastrofy aż do wieczora, zwożąc kolejne ciała. Jednemu z nich wrył się w pamięć moment wejścia do zanurzonej kabiny, w której unosiły się nieżyjące już bratanice organizatorki obozu. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 8 lat. Tymczasem na brzegu gromadziło się coraz więcej osób. Ludzie chcieli pomagać, ale nie bardzo wiedzieli jak. Nie znali zasad udzielania pierwszej pomocy, ani nie domyślali się, że trzeba usunąć wodę, która dostała się do płuc. Owijali bezwładne ciała harcerek w koce, kołysali je i liczyli, że to coś pomoże. Zdrową Zosią nie zainteresował się nikt. Dziewczynka zdjęła przemoczone ubranie, została w samym stroju kąpielowym i postanowiła działać. Jak później wspominała: wymyśliłam, że pobiegnę do obozu harcerek z Lublina, niedaleko, przez łąki, na przełaj. Biegnę i nagle czuję, jakby ta łąka pod moimi nogami się zapadała, falowała. To były bagna. I znowu strach. O Jezu, pomyślałam, to dopiero co się uratowałam, żeby teraz się utopić w bagnach.
Zosi na szczęście udało się dotrzeć do obozu i zameldować o tragedii. To, co zastała po powrocie na brzeg jeziora, zapamiętała już na zawsze. Ujrzałam stos nieżywych dziewczynek na brzegu. Ludzie próbowali jeszcze je ratować. Chodziłam między tymi ciałami i patrzyłam, która to koleżanka mi zginęła. Ale twarze miały tak spuchnięte, że nie mogłam ich poznać. Czasami pomagał mi jakiś szczegół. Na przykład jedną odnalazłam, bo miała takie bardzo czarne brwi. Obok zwłok znajdowała się sterta zabrudzonych mułem ubrań i butów. Wśród nich Zosia odnalazła swój porzucony mundurek, a w nim książeczkę harcerską. Dzięki temu nikt nie powiadomił jej rodziców, że zginęła w toni jeziora. Dziewczynka zgubiła jednak buty, dlatego wyciągnęła ze stosu sandały swojej nauczycielki Eugenii i zmusiła się, żeby je założyć. Od zgromadzonych mieszkańców usłyszała, że nie wszystkie harcerki utonęły. Oddychające jeszcze dziewczynki zostały przetransportowane do sali gimnastycznej. Starosta Słupski dowiedział się o wypadku około 16:50 i od razu wysłał na miejsce odpowiednie służby. Około 18:00 na sali dyżurował już lekarz i razem z lubelską drużyną pilnował, by dzieci nie zasypiały oraz pozostawały świadome. Oprócz nich uratowali się też przewoźnik Józef, Wacław R. i opiekunka Stanisława razem z córką. Ostatecznie z 45 osób ocalało zaledwie 20. Tylko dwie dziewczynki z niewielkimi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. Późnym wieczorem 25 ciał położono w dwóch rzędach, przy których harcerki pełniły wartę do 2:00 w nocy. Właśnie wtedy ze Słupska przyjechał autokar ze złożonymi siedzeniami, żeby przetransportować zmarłych. Wśród ofiar znalazło się 19 nastolatek z małej piętnastki. Ich opiekunka Eugenia wraz z bratanicami, dorosła harcerka Teresa oraz dwie mieszkanki Gardny Wielkiej, Halina i Rosalia. Decyzją starosty uratowane dziewczynki umieszczono u harcerek obozujących w pobliskiej wsi Siecie, gdzie miały się spotkać z przerażonymi rodzicami. Wiele matek nie dowierzało własnemu szczęściu i odruchowo schodziło z oczu rodzicom zmarłych córek. Przy jeziorze Gardno pojawił się też prezydent Łodzi oraz specjalna komisja badająca wypadek. 2 dni po tragedii zarząd miejski Łodzi posłał do Słupska samochody ciężarowe wypełnione pustymi trumnami. Rodzice mieli zdecydować, czy chcą pochować swoje dzieci indywidualnie czy zbiorowo podczas jednej uroczystości. Ostatecznie Eugenia i jej bratanice spoczęły na cmentarzu komunalnym Zarzew. 21-letnia Teresa wraz z bratanicą w obrębie nekropolii Doły, a kobiety z Gardny Wielkiej na terenie należącym do tamtejszej parafii. Stary cmentarz przy ulicy Ogrodowej w Łodzi stał się miejscem wiecznego spoczynku dla 18 dziewcząt. Jedną z nich pochowano osobno, natomiast jej 17 koleżanek ułożono obok siebie w trakcie pogrzebu, który odbył się 22 lipca. W ostatnim pożegnaniu tragicznie zmarłych nastolatek wzięły udział tłumy z całego miasta. Liczbę żałobników oszacowano na 25 tysięcy osób. Nie brakowało też przedstawicieli władz. Wierni modlili się pod przewodnictwem biskupa Tomczaka, któremu asystowało 40 księży. Na koniec białe trumny zostały przeniesione na rękach harcerzy i spuszczone do wspólnej mogiły. Nie obyło się niestety bez dramatycznych scen. Matki ofiar mdlały, jedna z rozpaczy biła głową o krzyż, inna dziękując Bogu za ocalenie córki przez cały cmentarz szła na kolanach. Jedna z dziewcząt uczestniczących w nabożeństwie wspominała. Nie wiadomo skąd i jak nagle wśród ludzi rozeszła się plotka, że trumny są puste, że nie wydobyto wszystkich ciał. Tłum zaczął napierać w stronę trumien. Razem z innymi harcerzami stworzyliśmy wokół nich kordon. Matki chowanych dzieci chciały rzucić się do wykopanej mogiły. Aby uspokoić ludzi i rozwiać wątpliwości rodzin, otwarto trumny. Nie widziałam, ale słyszałam, że wszystkie dziewczynki ubrane były w białe koszulki.
koszty pogrzebu wzięła na siebie łódzka chorągiew. Natomiast kwaterę pod wspólny grobowiec podarowała kuria. Na tym zakończyła się oficjalna pomoc dla rodzin ofiar. Tymczasem w mediach i polityce podniosła się wrzawa związana z niewystarczającym poziomem bezpieczeństwa na organizowanych obozach. Premier Józef Cyrankiewicz utworzył specjalną komisję międzyministerialną, która miała za zadanie zbadać okoliczności wypadku, doprowadzić do ukarania winnych oraz wydać zarządzenia zapobiegające podobnym tragediom w przyszłości. Minister oświaty wystosował pismo, w którym wezwał kuratorów i inspektorów szkolnych do przeprowadzenia szczegółowych kontroli. Nagłówki gazet grzmiały: wypadek na jeziorze Gardno groźnym ostrzeżeniem. Wszyscy muszą posiąść umiejętność pływania. Na pierwszych stronach prasa opisywała też samo zajście, niestety nie unikając licznych błędów. Dziennikarze mylili nazwy jezior i miejscowości, źle podawali liczbę ofiar oraz ich nazwiska, wzbudzając tym samym niepotrzebną panikę w wielu polskich domach. Całą winę za zajście przypisali Józefowi M., który miał prowadzić motorówkę po spożyciu alkoholu, majsterkować przy silniku i doprowadzić do zderzenia się łodzi. Wkrótce po katastrofie milicjanci faktycznie zatrzymali wspomnianego mężczyznę, a także jego kolegę Wacława R. oraz administratora Wacława T. Zdumiewające, że tylko dwóch ostatnich zdołano osadzić w słupskim areszcie. Z braku innych pojazdów transport oskarżonych odbywał się ciągnikiem, a nadzorował go tylko jeden milicjant. Nic zatem dziwnego, że Józef wykorzystał dogodną chwilę, wyskoczył i uciekł do lasu. Nigdy nie udało się go odnaleźć. Po latach okazało się, że jego prawdziwe nazwisko brzmiało zupełnie inaczej. A pod fałszywym ukrywał się przed Urzędem Bezpieczeństwa, który ścigał go za działalność antykomunistyczną. Mężczyzna podobno zbiegł do Szwecji, ale cały czas tęsknił za synem, którego chciał do siebie sprowadzić razem z teściową. Józef zginął już w kolejnym roku, podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy. Proces dwóch pozostałych oskarżonych rozpoczął się 30 sierpnia 1948 roku przed Sądem Okręgowym w Słupsku i trwał zaledwie 3 dni. Ze względu na ogromne zainteresowanie, publiczność wpuszczano tylko z biletami wstępu. Prokurator w akcie oskarżenia zarzucił obu mężczyznom karygodną nieostrożność i brak dbałości o sprzęt rybacki. Jednak żaden z Wacławów nie przyznawał się do winy. Administrator miał świadków, którzy słyszeli, jak poucza naprawiających łódź o konieczności przeprowadzenia kontroli i utrzymywał, że nie miał pojęcia o złamaniu tego nakazu. Ocalała Stanisława podkreślała jednak, że to właśnie zarządca jeziora skierował ją prosto do Wacława R., wiedząc, że ten nie ma uprawnień do prowadzenia motorówki. Co więcej, według niej administrator feralnego dnia rano miał powiedzieć obu opiekunkom, że łódź jest gotowa do drogi. Z kolei przewoźnik utrzymywał, że nie zdawał sobie sprawy, ile harcerek weszło do łodzi. Odpowiedzialnością za tragedię obarczał zbiegłego Józefa. Twierdził, że na pokładzie pojawił się z ciekawości, bo nie pełnił na nim żadnej funkcji. Kluczącego w zeznaniach mężczyznę w oczach społeczeństwa pogrążyły zeznania 12-letniej Basi. Dziewczynka opowiedziała zebranym, jak tonąc błagała stojącego na motorówce Wacława o podanie ręki, ale ten był głuchy na jej wołania. Ostatecznie od śmierci uratowała ją pomocna dłoń koleżanki. Według ekspertów przyczyny katastrofy były aż cztery. Dwukrotne przeładowanie obu łodzi, niewłaściwe rozlokowanie pasażerów, balansowanie motorówką na polecenie Eugenii oraz brak odpowiednio wykształconego kierownictwa wyprawy. Szczegółowy raport z sali sądowej wydrukował m.in. Dziennik Bałtycki, z którego można wyczytać następujące słowa. Biegły orzeka, że kwestia zepsucia się motoru nie miała większego znaczenia dla spowodowania katastrofy, gdyż działalność motoru nie wpływa na stateczność wzdłużną. Ważna jest stateczność poprzeczna, a ta była fatalna.
Werdykt został ogłoszony po 5,5 godzinach narad sędziowskich, 1 września 1948 roku. Zgodnie z wnioskiem prokuratora, Wacław R. został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Administrator Wacław T. otrzymał natomiast niższą karę 2 lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku można było usłyszeć, że oskarżeni spowodowali wypadek przez lekkomyślne niedopatrzenie. Według sądu przewoźnik Wacław R. wiedział, że łodzie były przeciążone i uszkodzone, a zarządca Wacław T. zgodził się na ich użycie. Obrońcy obu skazanych, podobnie jak prokurator, odwołali się do sądu apelacyjnego w Gdańsku. 27 listopada prasa poinformowała, że w stosunku do Wacława R. wyrok został utrzymany w mocy, natomiast administratora uniewinniono. Tymczasem rozpoczął się nowy rok szkolny. Do znajomych murów wróciła m.in. cudem uratowana Basia. W wywiadzie dla Faktu kobieta wspominała. Po wakacjach puste ławki w szkole. Byłyśmy bardzo zżyte i nagle nie ma koleżanek. W sali rozłożyli rzeczy z obozu. Nasze i zmarłych. Pamiętam smutny przemarsz wśród tych rzeczy i harcerską zbiórkę u profesor Stefanii Skwarczyńskiej, mamy naszej zmarłej koleżanki Joasi. Każda z nas dostała coś na pamiątkę. Ja dostałam białą bluzeczkę. Traktowałam ją jak talizman. Choć minęły dekady, Polacy nie zapomnieli o tym, co w środku wakacji wydarzyło się na jeziorze Gardno. Symbolem tragedii stała się wspomniana 13-letnia zastępowa Joanna Skwarczyńska. Dziewczyna była profesjonalną aktorką o dużej wiedzy i dojrzałości. Jej imię nadano nie tylko 5 żeńskim drużynom harcerskim, ale i szkole podstawowej w Gardnie Wielkiej. W okrytej żałobie wsi w 2009 roku stanął obelisk upamiętniający śmierć 25 osób. W 70. rocznicę wydarzeń, 18 lipca 2018 roku, Chorągiew Łódzka ZHP wraz z Towarzystwem Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi zorganizowała uroczystość w kościele świętego Jerzego, a przy odnowionych grobach ustawiła tablicę pamiątkową. Jeszcze tego samego roku w budynku Komendy Chorągwi otwarto wystawę, na której można było zobaczyć szare harcerskie mundury, wyłowione książeczki ze zdjęciami, zachowane zeszyty szkolne i inne przedmioty należące do dziewczynek. Równolegle powstała publikacja o nazwie Mała Piętnastka, 70. rocznica tragedii na jeziorze Gardno. Historia zmarłych harcerek pojawiła się też w powieści Jacka Koprowicza pod tytułem Otchłań. Niestety nie odnaleziono akt sądowych i prokuratorskich. O ile nie zalegają w którymś z magazynów, zapewne zostały już dawno zniszczone. Na koniec dodam, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci Historię. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.